właśnie widzę wiele twarzy znanych mi. Myślę, że z większością z obecnych, prędzej czy później poznać się będziemy mieli okazję. Z wieloma mieliśmy okazję kiedyś pracować. Mam nadzieję, że będą takie okazje rozmaitych wspólnych działań w przyszłości. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Postaram się nie zanudzać, tylko żeby ta chwila była dla Państwa momentem oddechu od ciężkiej pracy nad statutem i rozmaitymi zawiłościami formalnymi. Są takie dwie tradycje na polskiej prawicy, nie tylko, ale tylko w obrębie polskiej prawicy mnie to interesuje. Tradycje, mówiąc umownie, wodzowskie piłsudszczykowską i tradycję organiczna, którą kojarzę z Romanem Dmowskim i z narodową demokracją. Ta pierwsza powiada, że najpierw trzeba mieć wodza, wódz musi dowodzić swoją armią, swoją partią jak wojskiem. W ten sposób z dyscyplinowaniem, słuchaniem przywódcy zdobędziemy władzę i władzę zdobywszy zaniesiemy ją, rozbudujemy struktury aż do samego dołu. Ta druga tradycja, która jest bliższa mojemu sercu, powiada, że trzeba działać odwrotnie. Najpierw rozbudowywać strukturę od samego dołu, potem zanosić je coraz wyżej i wyżej, aż w momencie, kiedy będziemy zorganizowani, to zdobycie władzy będzie już jakby kolejnym prostym punktem. Konsekwencją naturalną tego, że istnieje siła zorganizowana, siła polityczna, która jest świadoma swoich celów i która jest obecna wszędzie. Przez ostatnich 20 lat w Polsce uparcie realizowano ten scenariusz, mówiąc umownie, wodzowski. Po różnych stronach sceny politycznej. Partie III Rzeczpospolitej rodziły się od góry. Najpierw był okrągły stół, potem ci, którzy przy okrągłym stole podzielili się władzą, zaczęli się dzielić między sobą. Każdy zakładał swoją formację, ale zakładał ją w ten właśnie sposób, że najpierw było się przy władzy, a potem się tworzyło struktury. W oczywisty sposób to powodowało, że te struktury nabudowywane zostały na strukturach administracji państwowej, bo oczywiście zaciągali się do partii głównie ci, którzy mieli w tym interes. A później była tragiczna reforma powiatowa, fatalna w skutkach, w której nawet nie ukrywano, że rzeczywistym celem tej reformy nie jest to, co się deklaruje, tylko, jak to ładnie nazwano, ugruntowanie, zakorzenienie demokracji w terenie, czyli stworzenie dużej liczby stanowisk partyjnych również na dole, stanowisk płatnych z pieniędzy publicznych, po to, by partie polityczne zyskały również członków nie tylko w urzędach centralnych i wojewódzkich, ale także w powiatach. Ten system, nie muszę chyba nikogo tutaj przekonywać, jest chory. Ten system wymaga przeciwdziałania. Ten system trzeba gryźć i najskuteczniej jest gryźć go od wszystkich możliwych stron. Dlatego rozumiejąc doskonale różnice programowe, które występują między rozmaitymi siłami politycznymi, identyfikującymi się z najogólniej rozumianym programem konserwatywnym, prawicowym. Dlatego rozumiejąc przekonania wszystkich tych, którzy angażują się albo w tej, albo w tamtej partii, ufając albo temu, albo innemu politykowi. Starajmy się zawsze o jedno i ja do tego jako publicysta, skromny, niezależny, ale już od tylu lat pracujący w tym fachu, że mający pewne grono słuchaczy i czytelników, o to zawsze apeluję. Rozumiejmy nawzajem, że naszym obowiązkiem jest wspólnie gryźć i niszczyć ten system, który powoduje, że nasze państwo jest chore, że jest kompletnie niestabilne. Tam na dole, gdzie trzeba niszczyć ten system w gminach, w powiatach, różnice programowe, które są zrozumiałe, które muszą być, które powinny być przedmiotem starcia idei, ucierania się tych idei, tam na dole nie powinny nas dzielić. Tam na dole potrzeba ludzi, którzy będą Polaków wyciągać ze stanu bierności, bo najgorszą spuścizną kolonialnego państwa PRL-owskiego, które odziedziczyliśmy,
jest spuścizna straszliwej bierności. Zostaliśmy cofnięci w rozwoju bardzo w stosunku do II Rzeczpospolitej, która była państwem niezwykłej obywatelskiej aktywności. Która była państwem dziesiątek, setek inicjatyw obywatelskich, stowarzyszeń włościańskich, ziemiańskich, robotniczych, regionalnych, kulturalnych, samokształceniowych, samopomocowych. Naprawdę jest to zapomniana część polskiej historii, po którą jak się sięga, można się zachwycić, że nie ustępowała dawna Polska, przedwojenna Polska pod tym względem ani współczesnym Stanom Zjednoczonym, ani Skandynawii, ani państwom zachodnioeuropejskim. Ustępuje teraz. Spuścizna komunizmu to jest wypchnięcie wszystkich ludzi z powrotem do chałup, przekonanie ich każdego z osobna, że moja chata jest z kraja, że jakikolwiek sukces można odnieść tylko nikomu nie wierząc, tylko garnąc pod siebie, tylko kombinując, jak ja osobiście, ewentualnie z moją najbliższą rodziną, możemy grać z tym systemem, który nas otacza. Moim zdaniem największym zadaniem, które stoi przed ludźmi dobrej woli, przed patriotami, przed konserwatystami w Polsce, jest wyrwać Polaków z tego stanu bierności. Jest ich zorganizować, ponieważ jak słusznie moim zdaniem twierdził Roman Dmowski, a to jest akurat dla mnie największe natchnienie, choć kto inny czerpać może to natchnienie z innych myślicieli i usłyszy w gruncie rzeczy to samo, bo u wszystkich znajdzie to samo. Najwyższą wartością jest zorganizowany naród. Tylko naród zorganizowany może dbać o swoje interesy. Tylko zorganizowane narody są podmiotem, a nie przedmiotem historii. Ten program, taki program, który w XIX wieku głosiła narodowa demokracja, który głosili ludowcy, który głosili różne odłamy myśli konserwatywnej, ale i nawet, co uczciwszy, niepodległościowi socjaliści. Ten program zorganizowania narodu jest szczególnie ważny dzisiaj, kiedy obserwujemy kryzys pewnego eksperymentu nazwanego Unią Europejską. Co prawda euromowa, europoprawność nie pozwala nazywać rzeczy po imieniu, ale w gruncie rzeczy wszyscy godzą się już z tym i rozumieją, że żaden naród europejski, żadna wspólnota ponadpaństwowa nie powstanie. Że Unia Europejska jest wyłącznie organizacją, w której grają interesy państw narodowych, a te interesy z powrotem wracają do kolein odwiecznych księcia Korczakowa i kanclerza Bismarcka, do koncertu mocarstw. To jest dla nas sytuacja niebezpieczna, bo w wielu odsłonach tego koncertu mocarstw pokazało się wyraźnie, że można stworzyć europejską równowagę bez Polski. Jeżeli Polacy się sami o to nie upomną, a żeby się upomnieli, muszą być narodem zorganizowanym, a zorganizować ich może tylko polska prawica, ponieważ polska lewica to są te siły, które zakładają całkowicie odrzucenie przez Polski marzeń o podmiotowości i które uważają, że cywilizację trzeba tu zaimportować ze zewnątrz. 50 lat temu pewien nikczemny filozof pisał do Czesława Miłosza, że my sowieckimi kolbami nauczymy Polaków nowoczesności. Dzisiaj rolę tych sowieckich kolb mają odkrywać unijne dyrektywy i narzucone z Unii Europejskiej wartości, czy raczej pseudowartości. Ale sposób myślenia jest ten sam. Trzeba Polakom odmówić prawa do podmiotowości, bo tylko z zewnątrz przyjdzie siła, która ich ucywilizuje. Polska prawica zawsze była tą siłą, która twierdziła, że cywilizację polską zbudują sami Polacy. I jest to zadanie, które przekracza możliwości jednej siły politycznej, przekracza możliwości jednej grupy, jednej doktryny partyjnej. To jest siła, to tu jest potrzebna siła, która musi powstać ze wszystkich Polaków dobrej woli. Ja z wielką satysfakcją obserwuję i z przyjemnością państwa aktywność. Jak kiedyś mówiłem, pamiętam, czy było to rok, czy dwa lata temu, również na spotkaniu na Kongresie Nowej Prawicy. Widzę, że się tutaj spotykają dwie siły, które są bardzo dla Polski potrzebne, a mianowicie tradycja, siła wynikająca z tradycji narodowej, o której lubię
często przypominać, i siła wynikająca z polskiej przedsiębiorczości. Bo owa organizacja narodu, jak o niej pisał Dmowski, to nic innego jak budowa polskiej klasy średniej. Nie oligarchii, nie ludzi, którzy żyją z rozkradania budżetu państwa, z szabrowania majątku wspólnego. Nie ludzi, którzy są uzależnieni od władzy rozdzielającej finanse publiczne. Tylko ludzi wolnych, niezależnych materialnie, niezależnych finansowo, tworzących wspólnotę, przyjmujących za tę wspólnotę odpowiedzialność. To jest program aktualny dla Polski. Bardzo dziękuję Państwu za to, co robicie. Trzymam kciuki, żeby było Was jak najwięcej. Trzymam kciuki, żeby takich sił było jak najwięcej współpracujących ze sobą w tym wielkim dziele, jakim jest odzyskanie Polski dla Polaków, wszystkich Polaków, a nie tylko, jak to jest w tej chwili, kasty mandaryńskiej, która żyje z wyzyskiwania, strzyżenia i dojenia całej reszty obywateli. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, przechodzimy do kontynuacji.